I puściłem piętrusy taboru salskiego ze stonką, wersja jeżdżąca. Wam powiem, że pierwszy wagon już prawie jest na ukończeniu, ten najtrudniejszy. Powiem wam, że już prawie myślałem, że już wywalę to w kosmos, że już to po prostu spalę. To się wściekłem, ponieważ nie wychodziło mi tak jak powinno, tak jak chciałem, tak jak marzyłem. No ale sobie pomyślałem, skoro i Pico i Rocco tam wydali czasami te modele uproszczone, Pico Hobby, to ja sobie też ten model postanowiłem, że jednak części dam te, które ja potrafię zrobić, które zrobię, dlatego troszkę będzie się różnił od oryginału, od oryginalnych wagonów. Oczywiście tutaj też jest coś takiego było, że tak jak tu widzicie, te lampki to są takie, można powiedzieć, razem wklejone w ten, ale można, jest taka wersja, że można było sobie je nakleić, ale to ja tego tak nie zrobiłem, ponieważ ja zrobiłem tak, jak powinno być na oryginale. Czyli nie zrobiłem takich naklejek, tych świateł, tak, klęsły takie, które są odrysowane w ogóle razem z tym, nie, ja to po prostu wyciąłem ze środków te światła, dałem na taką plexi i wyjdzie mi to po prostu takie, tak powinno być takie zapuklone, nie. No także myślę, że już dzisiaj pójdzie ta druga, ostatnia farba i może będzie, że już niedługo będzie pierwszy wagon pokazany, moja przeróbka. A tu jeszcze raz puścimy Gagarin, ten akurat jest najsilniejszy, dlatego tutaj takie długie wagony mogą jechać. One są trochę też obciążone, te wagony, jak pamiętacie, żeby lepiej się jeździły płynnie. Okej, na tym skończymy, na stonce. Dobra, to na razie, bo jeszcze odepnę stonkę, bo podpięty zestaw Gagarin, bo stonka ma awarię, dlatego odczepimy, polecimy samym Gagarinkiem. Dobra, i na piętrusie kończymy. Na razie, cześć, trzymajcie się.